Witajcie, zapraszam dzisiaj na wycieczkę po Sztokholmie. Pokażę Wam, jak wygląda to miasto. Zobaczymy, czym się różni od Brukseli. Na razie sprawia bardzo fajne wrażenie. Jest ładnie, jest czysto przede wszystkim. Interesująco. Idziemy. Teraz jesteśmy już tutaj na Starym Mieście. Bardzo ładnie. Przede wszystkim urzeka mnie to, że tu jest czysto. Rzeczywiście, słuchajcie, naprawdę całkiem ładnie, sympatycznie. Architektura pomieszana. Tam widzimy dosyć taki budynek. Myślę, że nie wiem, co to jest jeszcze, ale tak na oko XIX wiek będzie. Nie jest to jakiś stary, zabytkowy. Tutaj pełno architektury już nowej, nowoczesnej. Tutaj widzicie takie. No i tu piękny wieża kościoła Świętej Klary. Zobaczymy, może uda nam się wejść do środka. Pokażę Wam, jak to wygląda, ale naprawdę jest imponujący, naprawdę ładny. Jak widzicie, dach pokryty miedzią, już w tej chwili zaśniedziała w kolorze zielonym, ale to wszystko jest ładne, czyste, jak ma być. Teraz będziemy szli do Muzeum Wazy i zobaczymy, co tam ciekawego słychać. Jedziemy teraz sobie autobusem do Muzeum Wazy. Czy Wazów, nie wiem, Baza Muzeum to jest takie coś, tak to się nazywa, zobaczymy, jak tam jest. Na pewno jakieś ciekawostki będą. A tak wygląda Sztokholm z autobusu. Hulajnogi oczywiście wszechobecne. Widzicie, cieplutko, ludzie chodzą w krótkich spodenkach. Wiatr trochę wieje, taki zimny dosyć, ale jak nie ma wiatru, to jest cieplutko, bo jak to mówią, najgorszy jest wiatr. No i oczywiście zagadka, kto wie, co jest lepsze, jak jest ciepło i jest wiatr, czy jak jest zimno i nie ma wiatru. No, tu już jesteśmy blisko portu, jak widzicie, statki zacumowane, różne wycieczkowe, turystyczne i tak dalej. Nie ma tu jakichś specjalnych jachtów, tutaj stąd się wypływa takie rejsy turystyczne pomiędzy wyspami. Jest ich tutaj naprawdę mnóstwo. Sam Sztokholm jest położony na kilku wyspach, a samo centrum, takie stare miasto, jest na jednej wyspie położone. Podobnie jak we Wrocławiu, Ostrów Tumski. Mam nadzieję, że to będziemy mieli okazję też zobaczyć, to też Wam to wszystko pokażę. Na razie sobie jedziemy autobusem jeszcze do naszego celu podróży, jakim jest, mówiłem, Muzeum Wazów. Co ciekawe, słuchajcie, widzę, że tu jest naprawdę bardzo dużo turystów. Turystów z różnych stron świata. I będziemy mogli się o tym przekonać, jak dużo turystów, jak będziemy już w samym muzeum. Tutaj widzicie statki przygotowane. Bardzo fajne. Są tutaj też tramwaje wodne, którymi można się dostać z jednego miejsca na drugie. Mamy tutaj karty takie na przejazdy i te karty upoważniają do przejazdu metrem, autobusem, pociągiem, właśnie tym statkiem wodnym i tak dalej. Każdym transportem, który tutaj się w Sztokholmie odbywa. Jest to jeden bilet na wszystko, czasowy. I tak to wygląda. No tu widzicie, fajnie, ładnie widać port. Restauracyjki, knajpki, oczywiście to nie jest to, co w ciepłych krajach, ale mimo wszystko całkiem miło, sympatycznie. Aż by się chciało wędki wziąć i sprawdzić, co tam w wodzie pływa. No a tu, słuchajcie, widać już trzymasztowy fragment statku, bo akurat maszty są widoczne. To jest właśnie Muzeum Wazy. Tam to jest nasz cel podróży dzisiejszy. Także zaraz to zobaczymy i zobaczycie ten ogrom tego pięknego okrętu skądinąd, który zatonął tuż po wypłynięciu z portu. Kapitan tego statku popełnił błąd przy skręcie. Statek był za ciężki, przechylił się i zatonął około 600 metrów, z tego co pamiętam, od wybrzeży Sztokholmu. Nie pamiętam dokładnie tego, teraz na pewno się dowiemy tutaj, bo będzie taka możliwość. No i niedawno, kilka lat temu, został wydobyty z dna, wyremontowany, będziemy mogli go podziwiać. Tam jest jakieś północne Kammuzef,
muzeum jakieś, ale też piękny budynek zabytkowy. Muszę powiedzieć, że mile mnie zaskakuje ten Sztokholm. Restauracyjki, fajnie wszystko. Statki, łódki, wszystko co tylko chcecie. Tu jest Muzeum Nordyckie. Wysiedliśmy na przystanku. Bardzo ładne miejsce. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu kwitnie bez. U nas już dawno jest po, a tutaj dopiero zaczął. Także troszeczkę to jest ta przyroda tutaj spóźniona względem naszej. Ale idziemy sobie takim bardzo ładnym fragmentem parku. Piękny to chyba jest buk ten czerwony, taki ogromny. Bardzo ładny, stąd nie widzę dokładnie, ale tak mi się wydaje. One mają taką charakterystyczną koronę. Albo klon, nie wiem. No i o, całkiem sympatycznie. Idziemy sobie do muzeum. Żebyście nie mówili, że tylko polityczne filmy robię. Tu jesteśmy już przed Muzeum Wazy. Tam widzicie piękny jacht. Szwecja, flagi. A tu sam budynek. Tam u góry widać, nie wiem czy to zobaczycie na filmie, wystaje maszt owego statku, który idziemy zobaczyć. To są tak zwane ogrody królewskie, czy właśnie to ich fragment, część. Niebo błękitne, także pogoda pięknie dopisuje. No i tylko się z tego cieszmy. Tu na samym wejściu wita nas piękny model zabytkowej armaty. Jest to rekonstrukcja, 24-funtowe działo, tak jest napisane. Idziemy teraz do środka, zobaczymy co tam słychać. No jesteśmy już w środku, w samym muzeum. I oto na samym wejściu ukazuje się to. Wiedziałem, że jest ogromny, ale nie aż taki. No muszę wam powiedzieć, że coś pięknego. Wydobyć to z dna morza. Trudno sobie wyobrazić, co to było za przedsięwzięcie. Słuchajcie, to się nie mieści w obiektywie. Dobra, i masz model, jak wygląda. O, zaraz zobaczymy model właśnie, jak on wyglądał. Model są kotwice. A tu są od niego kotwice, przecież to jest niemożliwe, zaraz tam pójdziemy. Tymczasem zrobię parę zdjęć pamiątkowych i zaraz zobaczymy, czego możemy się tutaj w szczegółach dowiedzieć o tym niezwykle pięknym i naprawdę przeogromnym okręcie. Tutaj mamy ten okręt w oryginale, taki jaki on był w 1600, w którymś tam roku, później się dowiemy którym. A tu mamy model w skali 1 do 10. No to zobaczcie, jakie to jest ogromne. On ma około 5 metrów długości, może 6. To wybudowanie tego musiało trwać kilka lat. A wybudowanie tego? Słuchajcie, tutaj z tych masztów to po prostu to jest całe drzewo. Ogolone z kory i zrobione z tego maszt. Niewyobrażalnie wielki. Tutaj mamy, słuchajcie, makietę. Pokazane jest, w jaki sposób ten statek został podnoszony, więc tutaj to, co się dzieje nad poziomem morza, a tutaj pod powierzchnią morza, może tak. I te pokazane, widzicie, tu są liny, nie wiem czy to wyjdzie, mam nadzieję, że tak. W jaki sposób go unosili i przesuwali go tym oto sprzętem po dnie.
Tu mamy kolejny przykład, dalej ten sam sprzęt. Tutaj coraz wyżej widzicie, podniesiony. Tak jak mówiłem wam, jest znaleziony, był 600 metrów od portu, od stoczni. Znaleziony na 32 metrach podczas właśnie manewru zawracania. Przechylił się i zatonął. Tutaj dalej ten sam sprzęt. Statek już wyniesiony nieco pod, ponad powierzchnię wody. I dalej to już było coraz łatwiej, ale przedsięwzięcie naprawdę ogromne. I okazuje się, że został on odnaleziony w 57 roku, jednak dopiero po 50 latach go dopiero wyremontowali, a leżał na dnie około 333 lat. Tutaj mamy pokazany na makiecie moment, w którym statek nabrał już takiego przechyłu, że nie było odwrotu, on już zatonąć musiał. Było to jasne, oczywiste, nie dało się tego statku już w żaden sposób uratować. Natomiast z tego, co wynika, zatonął on 10 sierpnia 1628 roku, a wraz z nim na dno poszło 50 ludzi. Można powiedzieć, że to było na oczach mieszkańców, ponieważ było to na tyle blisko od samego centrum, samej stoczni, samego Sztokholmu, że to ludzie to po prostu widzieli. Tutaj mamy mapę, jeszcze wam pokażę. Taką dosyć interesującą mapę z 1620, na wzór 1628 roku. Widzicie, tu mamy Szwecję, Danię, Polskę, protestantów i katolików. Dziwna mapa dość, ale miasta są zaznaczone. Wówczas widzicie piękne zaznaczenie Wilno, polskie. Tutaj są flagi, Polacy wszędzie. Rzeka Niemen pięknie zaznaczona. Tutaj mamy w Inflantach również Polskę, Polaków. Tutaj Ryga. Tutaj mamy też Polskę i Polaków. A powyżej już są Rewal. Rewal, coś mi to mówi, nie? Komu to mówi Rewal? Zobaczcie, zastanówcie się. Dalej mamy oczywiście, jeszcze na południe jedziemy. Mamy Wilno. Tu mamy ładnie zaznaczoną Warszawę. A co to za miasto? Jestem ciekawy, powiedzcie. Tutaj niżej jest Kraków, Budapeszt, Wiedeń. To prawdopodobnie będzie Częstochowa. Tutaj jest Gdańsk. I tu mamy Drezno. Jest Odra, jest Wisła. Bardzo fajnie to zrobione, sympatycznie. Interesująco. I to jest, czy to jest wzór? Nie, to nie jest żaden taki wzór typowy, że jakieś chyba bitwy, ale to jest mapa. Tak wyglądała tutaj Europa w tym rejonie w 1628 roku, w momencie, kiedy ów statek tonął. No, tutaj mamy przykład pięknego działa armatniego. Odlanego w Polsce na zamówienie przez Szwedów w 1628 roku. No, ironią losu, z tych dział strzelano potem 30 lat później niecałe. A działo pochodzi z tego statku. Tutaj mamy całą też flotę pokazaną, szwedzką, która wówczas pływała po Bałtyku. No zobaczcie tą potęgę po prostu. Pięknie rzeźbiony, zdobiony, naprawdę niesamowity okręt. Ster. No po prostu trudno powiedzieć, nawet znaleźć słowa dla tej potęgi tego statku. Jak myślicie, z jakiego drewna został zrobiony?
rzeźby się zachowały, nie wszystkie w całości, ale to, że się zachowały, to jest naprawdę piękna rzecz. Kto wie, może tutaj na dole to jest szalupa ratunkowa. Idziemy dalej zobaczyć.